Jeszcze raz wielkie brawa dla obecnych. Teraz następuje przywitanie kapitanów obu drużyn. Losowanie stron boiska. Bielawa wygrała losowanie, wybrała odbiór. Ale pójdzie, ale pójdzie. Szerzej, Kamil, szerzej! Brawo! 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 I szybkie zatrzymanie zawodnika z numerem 16. Nieudana akcja z Miłkowa. Pierwsza akcja i od razu bardzo duży zysk jardowy, około 20 jardów bieg. Kolejna akcja biegowa, ponownie zawodnik z numerem 16 i po raz kolejny pierwsza próba, bardzo skuteczne biegi. Tym razem szybciej powstrzymany zawodnik, zysk około 5 jardów. Bardzo dobry bieg naszego running backa. I mamy przyłożenie, pierwsze punkty dla mistrzów Polski Bielawa. I mamy dwa punkty. Wynik po podwyższeniu 8-0 dla Bielawa Owls. Podwyższenie udane. Bardzo szybkie powalenie, powalenie zawodnika. Skozowa. Pierwsza akcja i od razu zgubiona piłka przez running backa drużyny przyjezdnej. Kolejna seria. Bardzo dobry bieg running backa gospodarzy. Mamy pierwszą próbę, a nawet ciut więcej.
dobry bieg. Bardzo mocne uderzenie naszego. I pierwszy raz w dzisiejszym spotkaniu mamy flagę. Jaka decyzja sędziego? Opóźnianie gry. Goals. Karą jest 5 yardów. Trzecia próba. Tak, czyli nasza formacja. I kolejne flagi. Offside. Numer 69 z drużyny obrony. Karą jest 5 yardów. Ponownie trzecia próba. Tak, czyli... I po raz kolejny flagi. Co tym razem? Offside. Zawodnik bez numeru w drużynie Gorzowa. 5 yardów. Trzecia próba. To jest wynik 8-0, a za chwilę kolejna szansa na zdobycie 6 punktów. Bardzo dobry bieg, bardzo fizyczny bieg naszego zawodnika. Został zatrzymany na około 5 yardzie. Teraz złe przekazanie piłki przez rozgrywającego do naszego biegacza. Strata. I mamy kolejne punkty dla gospodarzy. Aktualny wynik dzisiejszego spotkania to 14-0. I swoje pierwsze i pierwszej kwarty, przepraszam. Gwizdek był rozpoczynający grę, nie było snapu. Powtórzenie pierwszego snapu. Pierwsza próba. Let's go!
Nielegalna formacja, zawodnik numer 9 nie zatrzymał się na co najmniej jedną sekundę przed snapem. Karą jest 5 sekund. Strata yardowa naszych zawodników. Bardzo dobre zagranie defensywy Gorzowa. Pierwsza próba Gorzów. Flaga na boisku. Bardzo ładny bieg zawodnika z Gorzowa, ale został powstrzymany, ale mamy teraz flagę na boisku. Zobaczymy, co powiedzą sędziowie. Bardzo dobre podanie, ale został szybko zatrzymany przez... Bardzo wysoki punt. Oj, nie złapał piłki nasz zawodnik. Przykrył ją ciałem w porę. Dobrze, że nic z tego gorszego nie wyszło. O, przejęcie piłki przez zawodników z Gorzowa. I jest touchdown, proszę Państwa. Przyłożenie, Gorzów. Pierwsze przyłożenie. I podwyższenie za 2 punkty jest udane. Obecny wynik to 16-8 dla zawodników z Bielawy. Bardzo ładny powrót. Został zatrzymany na około 30 miardzie własnej połowy zawodnik z Gorzowa. Bardzo długie podanie, niestety nie zostało ono złapane. Hustle,
Szybko zatrzymany zawodnik rozgrywający z Gorzowa, prawdopodobnie na linii. Daleki pan, ale już piłka została złapana i wracamy. Zaczniemy nasz ofensywny drive z około 50 yarda. Przyłożenie Belawa Ous. Kolejny bardzo ładny bieg zawodnika z numerem 16. Podwyższenie za dwa punkty zostało udane. Bardzo dobre kluby. I niestety zawodnik z numerem 16 nie przejął piłki. Już jeden z naszych zawodników został głęboko w polu ustawiony w celu powrotu. Bardzo ładny powrót. Został zatrzymany w okolicy. Jest flaga na boisku. Przewinienie osobiste, pociągnięcie za kaskiem, kropkę kasku, numer 69 w drużynie Gorzowa. Karol jest 15 yardów i automatyczna pierwsza próba. Bardzo bardzo ładnie wyrywał się tam zawodnikom z Gorzowa, zawodnik z numerem 4, ale niestety nie zrobił przyłożenia, ale jesteśmy coraz bliżej zdobycia kolejnych punktów w tym spotkaniu. I kolejne przyłożenie wykonane przez running backa naszej drużyny z numerem 16. Oh!
niestety nieudana próba podwyższenia za 2 punkty ze strony drużyny. Zawonił go. Ale to ty robisz dłuższe małe. Kompletne podanie, bardzo ładna akcja zawodników z Gorzowa. Zysk około 7-8 yardów. Długie podanie, ale niestety niekompletne. Troszeczkę przerzucił quarterback. Potężne uderzenie w nogi zawodnika z numerem 33, Bielawa Olds. Wielkie brawa. Bardzo ładny bieg zawodnika z numerem 3. Kolejne krótkie podanie, które doszło do skutku i kolejne 15 yardów dla zawodnika. Pierwsza próba. Bardzo ładne obalenie zawodników defensywy. Strata yardowa około 2. Dobrze. Zawodnicy z Bielawy bardzo mocno przeszkadzali tam quarterbackowi, ale czy nie... Ten bieg został bardzo szybko zatrzymany przy naszym... Bardzo ładne podanie przez quarterbacka drużyny Gorzów Grizzlies, Krzysztofa Dobrzeleckiego. Było to podanie na około 20 yardów. Ta sama akcja wykonania zawodników z Gorzowa skutkuje podwyższeniem za 2 punkty. Podwyższenie udane. Bardzo długi wykop, ale niestety. Bardzo długi fizyczny bieg zawodnika z naszej Bielawy, około 20 yardów. Nie dał się tak. Kolejny bieg zawodnika z numerem 9. Zawodnik z numerem 16 wypuścił piłkę, ale na szczęście na naszej drużyny wypadła ona na aut. I rozpoczniemy kolejną, trzecią próbę. Yeah!
Kolejna świetna akcja biegowa w wykonaniu zawodnika z numerem. I niestety malutko brakuje do zdobycia touchdownu, około 1 yarda, nawet bym powiedział, że mniej. Mamy jeszcze, żeby wykonać to, około 2 próby. 30 sekund do zakończenia spotkania. Przyłożenie. Bardzo ładna akcja ze strony zawodników Biela Bauls. Kolejne przyłożenie po tej akcji. Prowadzimy 36 do 16. Niestety piłka nie została złapana. Podwyższenie nieudane. Gwiazda! Nie wiem, jaki opis to ja wrzucę. 3 razy wrzucę. Bardzo ładny powrót zawodników z Gorzowa. Został powalony około na... Miał bardzo dużo czasu quarterback z numerem 7 z Gorzowa, ale niestety nie znalazł ze swoich zawodników. Mieliśmy bardzo dobre krycie, nie udało się zdobyć żadnych punktów i chyba jest koniec spotkania. Koniec spotkania. W tym momencie sędzia zakończył spotkanie. Wynik meczu to 36 do 16 dla naszej drużyny Biela Bauls. Wielkie brawa. Ja się żegnam z Państwem z tego miejsca i serdecznie zapraszam na kolejny mecz domowy naszych seniorów, który odbędzie się 25 maja z drużyną Gliwice Lions. Dziękuję bardzo, do widzenia.